Dzień dobry, witam bardzo serdecznie już w 9 naszym programie kulinarnym Żyj smacznie i zdrowo. Dzisiaj jako pierwsze danie przygotujemy koktajl bananowy z wspaniałym, cudownym masłem orzechowym. To co? Zaczynamy. Potrzebne nam będą banany, najlepiej takie dojrzałe, bo są wtedy najsłodsze. Masło orzechowe, masło z orzeszków ziemnych. Jogurt naturalny, mleko. Dzisiaj użyjemy mleka 3,8%. Bo to mleko jest najzdrowsze. To jest pełne mleko. Zwróćcie uwagę, że jest na to napisane junior. Czyli najlepsze mleko. Syrop klonowy. Oryginalny syrop klonowy. Do tego, żeby było słodkie, to odrobinę miodu białokwiatowego. I sok z limonki. Zaczniemy od pokrojenia bananów. Większe kawałki kroimy w grube kawałeczki, dlatego że i tak użyjemy do tego blendera. A takie pytanie. Słucham. Dlaczego tak ludzie robią, ale zawsze na przykład początek i koniec banana ucinamy i wyrzucamy? Są fakty i mity. Tak naprawdę niczemu to nie szkodzi. Jest to część jadalna, ale bardzo często można było zasłyszeć albo gdzieś wyczytać, że w tych końcówkach znajdują się robaki. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Nieprawda. Cały banan nadaje się do zjedzenia, natomiast odcinamy dlatego, że jest czarna końcówka. I po prostu wygląda to mało apetycznie. Dlatego odcinamy, proszę popatrzeć, mam czystego banana i ta końcówka, prawda? Ale to też nadaje się do jedzenia. Można było wyczytać, że są robaki, że pająki włażą tędy. To wszystko nieprawda. Teraz banan to jest jeden z owoców, który bardzo szybko ciemnieje. Chyba każdy już to zauważył w swojej kuchni, że jak się zostawi banana na wierzchu, po prostu ściemnieje. Dlaczego? Dlatego, że kontakt z powietrzem powoduje utlenianie się związków zawartych w bananach i dlatego powstaje zjawisko osmozy i no niestety ciemnieją. Ale żeby tego uniknąć, wystarczy skropić sokiem z cytryny albo sokiem z limonki. Najprostsza metoda, żeby jak najwięcej soku z limonki uzyskać i z cytryny, trzeba ją pomasować. Ja to zrobię ob lat naszego stołu. Jak już będzie miękka, jak już wymasuję, proszę dotknij, zobacz, jest miękka, to wtedy będzie więcej soku. Wystarczy, że przekroję na pół. Nie mam w środku pestek, bez pestek, więc spokojnie wyciskam sobie sok z limonki do moich bananów. Czym się różni cytryna od limonki? Cytryna, limonka ma dużo więcej olejków eterycznych i zapachowych niż cytryna. Ale limonkę można też, limonkę do robienia drinków. Do mojito. Bardzo popularny drink mojito jest właśnie na bazie soku z limonki, świeżej mięty. Bardzo lubiany drink przez kobiety. Rum Bacardi. Czysty wódka plus jeszcze do tego woda mineralna gazowana. Tłuczony lód.
brązowy cukier, niebo w gębie. Ale nic. Mamy pokrojone banany. Wymieszam je teraz z tym sokiem z limonki, żeby mi nie ciemniały. Wleję do tego mleko i spróbuję to zblendować. Ciekaw jestem, kto kupił to mleko, że nie da się otworzyć. To pewnie reżyser naszego programu, pani Madzia. Wlewam pełne mleko, wysokowartościowe, z pełnym zawartością tłuszczu. Jest naprawdę widać od razu po tym, po konsystencji, jak się wylewa. Jest trochę gęściejsze niż normalne mleko, tak? Spróbuję to teraz zmiksować z... A tu wlewamy pełną? Około pół litra. I zaczynamy miksować. Dobrze, tu już nam się te banany zmiksowały z mlekiem. Teraz dodamy resztę składników. Odrobinę jogurtu naturalnego. Świetne źródło zdrowych bakterii. Tych bakterii, które są nam potrzebne w przewodzie pokarmowym. Żebyśmy mogli odbudować florę bakteryjną naszego żołądka. Jogurty naturalne są najlepiej spożywać, zwłaszcza po kuracji antybiotykami. Jak ktoś jest poddany leczeniu antybiotykiem, to kefir, jogurty naturalne, najlepsza odbudowa flory bakteryjnej naszego organizmu. Z tegoż to względu, że antybiotyki wyjaławiają nasz organizm. Dodajemy trochę jogurtu. On też troszeczkę nam zakwasi. Będzie troszeczkę kwaśny, więc nie będzie takie mdłe. Jogurt naturalny. No, główny bohater naszego koktajlu, czyli masło orzechowe. No, czuć, że orzechy ziemne, fistaszki. Tutaj zbiera się, jak kupimy taki słoik, to się zbiera odrobinę, to jest tłuszcz, zdrowy tłuszcz, który powstaje nam z orzechów ziemnych. Ale to trzeba tylko zamieszać i zabrać sobie sam, proszę bardzo, masło orzechowe do koktajlu. Po co to masło orzechowe do takiego koktajlu? Zrobiliśmy tutaj koktajl. Jeden z lepszych koktajli dla sportowców. Dla osób, które ćwiczą, które biegają, które jeżdżą na rowerze. To jest świetne źródło energii potrzebnej do funkcjonowania po wysiłku fizycznym. A też i zdrowe źródło. Olej zawarty w orzeszkach ziemnych zawiera dużo kwasów niezbędnych i nasyconych kwasów tłuszczowych. Bardzo zdrowych. A tyle w reklamie pokazują, nie wiem, Powerade, Powerade, albo jakieś tam osi, jakieś tego tak. Też energia dla sportowców. Tylko, że to jest napój izotoniczny. Zupełnie inne działanie. Napój izotoniczny różni się tym od energetyka, że ma nawodnić nasz organizm. Aha. Poprzez zawartość witamin i składników mineralnych. Czyli ma nawodnić. Nawodnić i utrzymać równowagę wodną w organizmie. Natomiast energetyk daje nam krótko siłę przez godzinę, dwie i potem schodzi z nas. A izotonik pomóc nawodnić. Wlewam syrop klonowy. Jeszcze troszkę. I na sam koniec odrobinę miodu. Żeby nam nie brakło słodyczy. Kilka listków świeżej mięty. I miksujemy.
myślę, że już jest gotowy. Nasz koktajl bananowy z masłem orzechowym. Rozlejemy do szklanek i Edward się przekona, czy jest dobry. No to smacznego. Czyli jest dobry. Bardzo pyszny. Kochani, przed nami drugie danie. Zrobimy szybką, fajną i taką naprawdę aromatyczną sałatkę z rukoli, roszponki, z prażonymi orzechami nerkowca i szynką szwarcwaldzką. Będziemy potrzebowali miks sałat, roszponkę, białą cebulę, czerwoną cebulę, uprażone na patelni orzechy nerkowca, czarne oliwki, ogórek, natka pietruszki, pomidorki koktajlowe, garść świeżej kolendry, pokrojonego w duże kawałki białego melona, no i oczywiście bohatera tej sałatki, czyli szynka szwarcwaldzka. Sałatka bardzo prosta, szybka do przygotowania, dlatego skorzystamy z gotowego miksu sałat. Spróbuję odszukać tutaj rukoli. Nie wiem, ktoś tu kupił bez rukoli. Nie ma rukoli. No dobrze, miks sałat. Wrzucamy sobie tyle, ile nam potrzeba sałatki do przeźroczystego naczynia. Garść wypukanej roszponki. Proszę to wymieszać. I miks sałat przygotowany z roszponką czeka sobie na resztę składników. Do tego będziemy potrzebowali białą cebulę, białą cebulkę pokrojoną w pół piórka. Nie musi być drobna kostka. Tą cebulę ma być widać i czuć. Więc kroimy w pół piórka. Proszę bardzo. Cebulka zdrowa. Zawiera dużo witamin. Jest naturalnym antybiotykiem. Oprócz czosnku cebula jest naturalnym antybiotykiem. Nie boimy się cebuli. Aha. Jeżeli tą sałatkę będziemy robili na romantyczny wieczór, to musi jeść on i ona, bo potem nie będzie całowania. Biała cebula. Odrobina czerwonej cebuli. Cebulka dla zaostrzenia smaku w tej sałatce. Więc mamy już miks sałat, białą cebulę, czerwoną cebulę, ale cebula jest zdrowa, więc dokroję jeszcze trochę czerwonej cebuli. Zaczyna nam coraz bardziej pachnieć.
dynie pokrojone na pół. Zaczyna wyglądać ładnie. Proszę popatrzeć. Kawałeczki, duże kawałki pomidora, żeby było co gryźć, a nie tylko łykać. Pomidorki koktajlowe chyba najfajniejsza, chyba najzdrowsza przekąska. Możemy takie opakowanie zabrać ze sobą do szkoły, do pracy, na piknik, samo zdrowie. Ogóreczek. No i teraz tak. Teraz tego ogórka nie będziemy obierać, tylko gamy go ze skórką. Ogórek był umyty i pokryjmy go ze skórką. Ale w kwestii obierania ogórka to pamiętamy, że obieramy zawsze od jasnej strony do ciemnej. Czyli od kwiatka do ogonka. Nigdy odwrotnie, bo będzie gorzki. Świeże, pachnące kawałki zielonego ogórka. Ale żeby wzmocnić smak ogórka, to do tej sałatki dodamy jeszcze melona. Proszę pamiętać, że to ta sama rodzina warzyw. Ogórek i melon to ta sama rodzina warzyw. Melon jest warzywem? Oczywiście, że tak. Mąchamy i sprawdzamy. To są zbliżone smaki. Teraz odrobinę natkiej pietruszki. Też nie bawimy się w strasznie drobne krojenie, tylko grube kawałki. Natka pietruszki, proszę Państwa, to żelazo. To największy zbiór witaminy C. Matka pietruszki. Orzechy nerkowca. Orzechy są bardzo zdrowe, bo zawierają niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania naszego mózgu. Teraz szynka. Szynka jest pokrojona w plasterki, więc sobie spokojnie całość wyciągnąć i pokroić w takie oto plasterki. I co? Pomalutku sobie rozdzielamy na kawałeczki, na takie, o, urywane elemenciki. Pachnie. I tak
wychodzą. Drobno pokrojone szynka włoska albo prosciutto, albo szwarcwaldzka. My tu mamy szynkę szwarcwaldzką. Tak. Do tego czarne oliwki. Dla wyrównania koloru dodam jeszcze czerwonych pomidorów. Melon pokrojony w grube kawałki. Kawałki naszego pachnącego melona. Ale pachnie. Kolendra. Najważniejszy składnik i największy aromat naszej sałatki. Do tego przygotujemy miodowy dressing. Zaczynamy przygotowywać miodowy dressing. Będziemy potrzebować dobrej oliwy z oliwek, pachnącej, aromatycznej, pachnącej świeżą, skoszoną trawą o pięknej, zielonkawej barwie. Wlewamy oliwę z oliwek. Tyle, ile nam potrzeba do omaszczenia, do zabrania tej naszej sałatki. Troszeczkę miodu. Czyli znowu zdrowa słodycz do naszej sałatki. Tak. Wlewamy miód. Około 2 łyżek. To się będzie świetnie komponować, dlatego że mamy tutaj owoce. Mamy tutaj melona, więc ten dodatek miodu będzie naprawdę fajnym rozwiązaniem. Musztarda miodowa dla zaostrzenia całego smaku. Około 2 łyżek. Tak. Sok z połowy cytryny. Masujemy cytrynę, żeby dała bardzo dużo soku. Proszę pamiętać, że daliśmy miód, więc cytryna wyrówna smaki. Cytryna ma pestki, więc co zrobię? Użyję sitka, żeby pozbyć się tych pestek własnej ręki. Przeleję sok z cytryny przez moje palce. Proszę popatrzeć, co się stało. Pestki zostały na ręce. Odrobinę czarnego pieprzu. Troszeczkę soli. Troszeczkę. I przy pomocy blendera zrobimy pyszny miodowy dressing. Jeżeli ten dressing będzie taki gęsty jak tu u mnie, mogę dolać odrobinę zwykłej zimnej wody. I to teraz właśnie zrobię. Dressing gotowy.
pozostaje mi nic innego, jak tylko cały przygotowany dressing pachnący musztardą i miodem wylać na naszą fantastyczną sałatkę. Z miksu sałat, z rozszponką, orzechami nerkowca i szynką szwarcwaldzką. Smacznego. Ostatnie danie w dzisiejszym programie. Nie wiem, czy wszystkim spasuje, ale naprawdę bardzo fajna, szybka rzecz. Ustaliliśmy, że to danie kawalerskie. Makaron penne z sosem tuńczykowym, z serem parmezan i świeżą kolendrą. Co z tym jakim powiedziałem? A tuńczykowym, tak? Z serem parmezan i świeżą kolendrą. Makaron penne może być wcześniej ugotowany, odcedzony, lekko schartowany, czyli przelany zimną wodą. Zalany oliwą z oliwek, wymieszany i może sobie czekać na sos. Do sosu potrzebujemy cebulkę pokrojoną w kostkę, podsmażoną na złoty, delikatny kolor dla zapachu. Wstawiam na kartę. Potrzebujemy do garnka przygotować śmietanę. Potrzebujemy około litr śmietany 30%. Cebulka podsmaża się na maśle w modelku. Przelałem świetlane do garnka i postawię ją na wolnym ogniu, żeby się pomalutku, pomalutku ogrzewała. Poprzez wolne ogrzewanie będzie się zagęszczała. Mamy cebulkę pokrojoną w kostkę, śmietanę i przygotowany makaron penne. Reszta za chwilkę. Cebulka zeszklona, lekko podsmażona. Już przepięknie pachnie. Ląduje w naszej śmietanie. Proszę popatrzeć, dodaję śmietankę, do śmietanki dodaję tą cebulkę podsmażoną i dalej ogrzewam śmietanę, żeby zgęstniała. Zabieram się teraz za rozdrobnienie tuńczyka. Tuńczyk z puszki, ale proszę pamiętać o tym, że musi to być tuńczyk w kawałkach. Absolutnie nierozdrobniony. Żeby było widać kawałki mięsa tuńczyka. Proszę zobaczyć, są piękne kawałki mięsa tuńczyka, a nie jakaś tam sieczka drobno rozdrobniona. Bo nie mamy w ogóle gwarancji, że to jest faktycznie tuńczyk. To może być miks innych ryb.
A tu jest faktycznie tuńczyk. Więc rozwalam sobie na mniejsze kawałki. Tutaj wykorzystałem około 2 puszek tuńczyka w kawałkach w oleju roślinnym. Do gotującej się śmietany dodaliśmy podsmażoną cebulkę, sól, pieprz. Zgęstniała śmietana, zmniejszyła sobie trochę swoją objętość. Proszę zobaczyć, że jest jej troszkę mniej. I dodam teraz do tej śmietany przygotowanego tuńczyka. Wszystko delikatnie mieszam. Pozostawiam jeszcze na chwilę, żeby się delikatnie pogotowało i tuńczyk przeszedł śmietana tuńczykiem. Pozostawię na troszeczkę wolnym ogniu. Przygotuję sobie świeżą kolendę. To jest ten zapach, który mieliśmy wcześniej w sałatce. Naszą sałatkę z szynką szwarcwaldzką. Kolendra ląduje w śmietanie. Poczekam, aż się zagotuje i za chwilę pokażemy, jak podać. Dobrze, mamy przygotowany makaron, wcześniej ugotowany, jeszcze ciepły, zalany oliwą z oliwek, więc nie klei nam się. No i mamy pachnący, aromatyczny sos tuńczykowy ze świeżą kolendrą. No proszę przyznać, że jest czadowy. Ale ja jeszcze nie byłbym sobą, gdybym tego nie udziwnił. Dodam jeszcze 4 krople soku z limonki. Pokażemy, jak podać w takiej miseczce, żeby było widać. Więc nakładam sobie porcję makaronu. O, w ogóle możemy zrobić to w taki sposób, że będzie to danie dla całej rodziny. W takie miejsce. Więc położymy miskę makaronu na stole, żeby każdy sobie nałożył tyle, ile chce. Prawda? Więc nie wydzielamy nikomu porcji, nikomu nie żałujemy, tylko wykładamy do miseczki. Teraz ten makaron wyląduje, nasz przepyszny sos tuńczykowy. Ja nie mogę się już powstrzymać, bo jest tak pyszny, że... Więc podlewamy sosem z tuńczyka. Na wierzch ser parmezan. Więc bierzemy starty ser parmezan przygotowany i delikatnie obsypujemy powierzchu parmezan. Może być to ser taki, jak mam tutaj zgranulowany, a może być też i wiórka parmezanu, który możemy sobie zetrzeć na daleko.